Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Sylwester i wybrałyśmy się nad Odrę. Właściwie tutaj mamusię wyciągłam siłą. Miałam iść pieszo, taką miałam ochotę dzisiaj przejść się do lasu. Tylko że mamusia nie da rady już tak iść daleko, bo nogi bolą. Mamusia mi powiedziała tak, mówię do niej, chodź przejdziemy się, jeszcze w tym starym roku zrobimy tutaj podsumowanie, jaki ten rok był, jakie plany na przyszły rok. A ona tak mówi, o co to, to nie. Jak mnie zawieziesz, to tak. Inaczej nie idę. Strajk, no, foch. Nie, i koniec. No to co? Renia odpaliła samochód i szofer ją wiezie. Tak. Taksówka tak. Tutaj mamuśkę wiezie. Tylko dawno już tutaj nie byłam na tej drodze, bo dawno nie byłam, tak? Ale jest... Kiedy ostatni raz jechałaś? Oj, już nie pamiętam, kiedy tu byłam. Tak? Ale ta droga jest strasznie zniszczona. Ja kiedy byłam? No, jakoś... Jak Krzyś był, no to też już trochę minęło. No. Bo myśmy nad Odrę jechali nagrywać Odrę. On właśnie Odrę nagrywał. Nie, a ja już kupę lat, bo na grzyby jak tego w lecie, to chodzimy w inną stronę, a tutaj nie byłam, ale tu są dziury masakra, ale ja pamiętam, że jak ja tutaj przyszłam, znaczy za mąż wyszłam, przyszłam do męża tutaj i myśmy tutaj, bo mąż tutaj pole mieliśmy na Odrze, to tu droga była fajna. Nad Odrą, słuchajcie, no ale przy tu wszyscy, Odrze, no my mamy taką... Wiecie co, ja tu teraz mam je przerwę. Mamy taką swoją wymowę. Często na początku zwracali mi widzowie uwagę, tak. Ale już teraz nie, przywykli, że my mówimy po swojemu. Nad Odrą mamusia mówi na Odrze. Nad Odrą, przy Odrze. Tak. No jakoś mi się tam przejęzyczyło tam. No, ale no to żeśmy mieli pole i tutaj zboże i ziemniaki, no to droga była fajna, bo jeszcze też miał konie, to żeśmy końmi tutaj... Pamiętam kuliki, jak nam dziadzio robił. No. Jejku. To tu droga była fajna, a to teraz te Tatry drzewo wożą, to rozjeździli straszne rozjeździli dziury. Bardzo. No. A tu żeśmy kupę lat jeździli na pola tutaj. Właśnie przy Odrze były. Ale tutaj się fajnie jedzie rowerem. Ja zawsze jak jeździłam na rower i teraz powiem Wam, że już na rowerze nie byłam. Oho, ho, ho, ho. Ostatnio z Agnieszką, co żeśmy jechały, też filmik był nagrany. A później, wiecie co, wpadłam w taki wir. No i teraz tak podsumowanie tego roku. Rok generalnie możemy zaliczyć, mamuś, do bardzo udanych, nie? No najważniejsze... Jeżeli chodzi o plony. O plony. I najważniejsze, że zdrowie dopisało. Tak. To jest najważniejsze. Że jakoś nie było takich większych chorób, żeśmy to wszystko jakoś tak łagodnie nam przeszło. Ale jeżeli chodzi o plony, to powiem tak, pszczoły przyniosły naprawdę ładny plon, żeśmy pozyskali dosyć sporo miodu. I to był miód nawet wielogatunkowy, bo i lipowy był, i akacjowy, i rzepakowy, i troszkę wielokwiatu. Na koniec jeszcze, nawet już na, słuchajcie, nie mówiłam na filmie, ale przyniosły troszeczkę spadzi liściastej. No, nie mówiłam z tego względu, że nie było go dużo. Tak. On i tak zszedł, ten miód. Warzywa to już w ogóle przeszły same siebie, ale to jest kwestia takiej, można powiedzieć, ciężkiej naszej pracy i dobrego wyrobienia pola, że te warzywa były tak piękne. O Jezu, ten las już jest wyrąbany. Ty no. Widziałaś? Nie, no skąd, bo jak ja tu nie byłam, to nie widziałam. Jejku, no. Tu Wam zaraz pokażę. Słuchajcie, kochani, światło jest już nie najlepsze, bo i dzisiaj jest pochmurno. Jesteśmy teraz tutaj w samochodzie, no i jest już po południu. To też swoją drogą. Zobaczcie. Tutaj jest las wyrąbany. Nie wiem, czy to widać. Jeszcze w tamtym roku był. Ale tutaj mamy już szósty chyba rok z rzędu, czy piąty, przepraszam, suszę. I niestety te lasy schną. Tutaj było wszystko wyschnięte, także ten las
On musiał być wycięty. Na wiosnę nasadzą, nasadzenia nowe. Tak, nie, tutaj są nasadzenia, tak. Ale trzeba też powiedzieć, że te lasy w koło tutaj naprawdę bardzo schną. Sosna ma system korzeniowy płytki, nie ma systemu palowego, tylko taki na boki, rozgałęziony, więc on jest płytki. Teraz mamy niestety suszę hydrologiczną, gdzie brakuje tej wody głęboko, głęboko w glebie, no i niestety ona wysycha. Podejrzewam, że po zimie to tu będzie znowu kupa do cięcia, niestety. No, pomalutko. Wiecie co? Doznałyśmy szoku. I koniec będzie naszej jazdy. Nie? A dlaczego? Zaraz wam pokażę. Wysiadamy. Tego się nie spodziewałam, naprawdę. Już nie dojedziemy do Odry. Wow. Mikrofon mi odpadł. Muszę sobie przypiąć. Zobaczcie. Popatrzcie, jak wszystko pozalewane. Nie wierzę. No, ale zalane. Tutaj na drodze za nami, patrzcie, jest już woda do Odry. Jest jeszcze kawałek tam, gdzie te światła błyszczą, świecą się. A tu wszędzie był przejazd, aż tam, bo oczywiście. Tam dopiero jest jezioro. Trochę mi się tutaj... Muszę przypiąć mikrofon. Się na chwilkę rozłączę. No już jestem. O, u Niemców już strzelają po stronie niemieckiej fajerwerki. Nie wiem, czy słyszycie... Dzikie gęsi lecą. Ale nie, no powiem szczerze, jestem w szoku. Jestem zaskoczona. To, że Odra szła w górę, to wiedziałyśmy, bo pod Szumiłowem ona już wystąpiła z brzegów. Tak. No to jest naturalne, bo tam jest niżej. To są takie naturalne tereny zalewowe. Ale że tutaj, no to już jest wysoka. Ale to też nie ma... Co tutaj panikować, bo... O! Kaczki płoszą, dzikie gęsi płoszą, strzelają. Też nie ma co panikować, no bo jest dosyć sporo deszczy. Z gór topi się teraz śnieg, też tam pada. Tak. No i ona się podnosi. Ale jest duża, no. Przecież tutaj to normalnie droga przejezdna aż tam dalej, koło Topoli. Tak. Bo tam jest jeziorko. Mhm. A teraz, no wszystko. Zobaczcie, koniec. Nie A ma. Do Odry koniec, już nie dojedziemy. No liczyłam na to, że przespacerujemy się tutaj wzdłuż Odry. Można by było jechać jeszcze, wiesz co? Dookoła. Dookoła. Ale nie, bo tam nie wiadomo, czy tam nie ma też nie, wody. Nie, no już jest dosyć... Jest, bo tam widać, no, widzisz? Jak się tam, o, świeci, błyszczy się, tak, na łąkach. To i wiadomo. O dziwo, wiecie co? Jest dużo ludzi. No. Tutaj stoi samochód. Przed chwilką żeśmy mijali trzy. Też. Tam widzę w oddali. Też, stoją, tak, samochody. No jadą ludzie sobie trochę, wiesz, tak, na świeże powietrze. Ale się tu... No i koniec. Koniec. Koniec trasy. Stop. Nie ma. I nie będzie. I nie będzie. Tam były kiedyś dalej nasze pola. Tak. Tam patrząc dalej, ale później żeśmy je sprzedali z tego względu, że były one już tak nam troszkę nieporęczne. Tutaj weszła żwirownia i po prostu żwirownia od nas odkupiła te pola. No część pól pod żwirownia, tak, część żeśmy odsprzedali tutaj prywatnym rolnikom, tak, bo im po prostu pasowało. Mieli swoje łąki, nasze łąki i było im tutaj w takim, można powiedzieć, były one w kompleksie tych rolników. Tak. Więc żeśmy tutaj odsprzedali. Nie, no tego się nie spodziewałam. Pokrzyżowało mi te plany, powiem szczerze. I nie dojechaliśmy do Odry. O, następny samochód jedzie. A właściwie to Odra przyjechała, przyszła do nas. No jesteśmy nad Odrą, no co? No rozlewiska, nie? Następny jedzie też, ale też się tam zatrzyma, koniec. Dalej nie pojedzie, się zawiedzie. Tak. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że my tutaj żyjemy jak nad Nilem. Jak Nil wylał, to Nil dał. Tak samo i ta Odra. Tak, tak. Jak Odra wyleje, to Odra da, jest siarka.
polanko, jest trawa, gdzieś tam podsiąkowo, pod nasze pola ta woda podsiąknie. Tak. Także no zobaczymy, ale też istnieje obawa, że mój czosnek i cebula popłyną w przyszłym roku. Ale też nie będę dramatyzować. Tak, ale nie będę dramatyzować, no bo... No i co, panie? Staniesz tak samo, jak i my staniesz. No. Koniec jazdy. A może będzie się pchał tutaj w tą wodę? Proszę. Dzień dobry. Dobra. Witamy ponownie. Witamy ponownie. Już teraz w domu. Tak. Okazało się, że to przyjechał nasz znajomy. Pozdrawiamy tutaj teraz serdecznie. No i tak porozmawiałyśmy. Lubię rozmawiać. To jest fajny człowiek. No i tak nam zeszło, że została nas tam noc nad tymi rozlewiskami Odry. No i w związku z tym już nic na kamerze nie było widać, jedna czarna plama, także przyjechałyśmy z mamusią do domu. I tutaj dogrywamy dalszą część. No tak jak już mówiłam, tam zaskoczyło nas to, że ta Odra już tak wylała tutaj w tym miejscu. To znaczy, że jest naprawdę wysoka. Wysoka woda. No i jeżeli dalej będą deszcze, a zapowiadają, jeżeli dalej temperatura będzie na plusie, będzie się tam na południu topić, wszystkie rzeki są również w stanie wysokim, więc one do Odry wpadają, zasilają tą Odrę. No i tak jak mówiłam, mój czosnek z cebulą może popłynąć sobie. Może nie będzie tak źle. No zobaczymy, no. Jeżeli popłynie, no to też rozpaczać z tego tytułu nie będę, bo to jest tylko czosnek i cebula. Posadzę sobie później wiosenną. Posadzę sobie cebulę o normalnej porze. No czosnku niestety mieć już nie będę. Ewentualnie też wiosenny posadzę. Ale no słuchaj, trudno. Ale słuchaj, są tego plusy. Jak woda wyleje na łąki, no to i będzie urodzaj, będzie no, siano. Dlatego ja mówię, ja nie rozpaczam. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Przyroda nie pierwszy rok rządzi, także tak, słuchajcie, tak. Nie ma co się załamywać. Tak widocznie ma być. Aczkolwiek, żeby nam weszła jeszcze na pola, to jeszcze jeszcze brakuje troszeczkę tej Odry. Ale wiecie co, wszystko wszystkim wam powiem, ale moja córka to jest przebojowa. Co mimo znowu? Herbatkę sobie zrobiła, ale mamusi nie zrobiła herbatki. Ale ja to zrobiłam dla ciebie. Dla mnie. Tak. Ja dziękuję. Zaskoczyłam się. To będziemy tak pić tutaj po połowie. Ale co tutaj pływa w tej... Nie, lepiej ty się pierwszy napij. A dlaczego ja mam się pierwszy napić? No wiesz ty co, to jest herbata bardzo dobra, ekologiczna, kupiona w sklepie pszczelarskim i nie pamiętam jej nazwy, no dobra. Ale zapach ma ładny, ładnie pachnie. A teraz ty. Ładnie pachnie, to nie wiem. Czekaj, bo mi się co nabrał. Co to jest, to czerwone, to nie wiem, ale ładnie pachnie. Coś kwaśnego. Ale zapach ładny. Pijemy z jednego kubka, my się tutaj nie brzydzimy kiedyś. Z jakiej racji? Kiedyś też, zresztą zobaczcie sobie potop, zobaczcie sobie wszystkie te takie starsze filmy. Jak może córka po mamie albo mama po córce, tak, jedna ale krew. Do czego zmierzam? Stawiali jedną michę na stole i jedli łyżkami i też, załóżmy jak jest łyżka, dzisiaj się je, bierze się tą łyżkę, tak jest, jeszcze palec powinien odstawać, tak się powinno jeść, tak się powinno trzymać łyżeczkę, a kiedyś łyżkę trzymało się tak. Ja pamiętam tak jeszcze jak dzieckiem byłam, to za łyżkę i tak. To było takie później. Typowo polskie. Tak samo jedzenie później. Wszelkiego rodzaju brało się dłońmi, mięso. Wszystkie stare filmy typu Znachor, Potop, Pan Wołodyjowski świetnie to pokazują, gdzie brało się rękoma. I dzisiaj jak ja gdzieś jadę, tak żeśmy z Edziem kiedyś pojechali do, to już dawno, do Zakopanego,
chcieliśmy zjeść coś i tak naszła nas ochota na kurczaka takiego, wiesz, wędzonego, no, nie? No, no. No i idziemy na tych krupówkach, tak, tu kurczak, ale tak, wszędzie były wystawione stoliki i tak patrzymy, ja mówię, o Edziu, tutaj są kurczaki, on tak patrzy, chodź dalej. Druga budka, chodź dalej. I ja tak nie, z początku nie załapam, a w końcu mówię, ty, no to dojdziemy tam do końca tych krupówek i nie zjemy tego kurczaka. A on mówi, zobacz. No i faktycznie tak, widelec, nożyk, kroją. Jak on to zobaczył, mówi, nie, ja tutaj jadł nie będę. W końcu żeśmy ostatnią budkę znaleźli i tak żeśmy przy tej budce usiedli z tym kurczakiem i Edziu za nogę, ja też. Tam się państwo męczyli tym nożykiem. Jak zobaczyli, że my za ręce, on też tak popatrzył, sruty, te sztućce w ręce złapał. Tam się człowiek czuł najlepiej. Tak, tak kiedyś było. No a tutaj wracając tak, no dzisiaj już jest ostatni dzień, ostatnie godziny tego roku. No i tak podsumowując ten rok, który już praktycznie za kilka godzin się skończy, tak, jesteśmy zadowoleni, bo zdrowie nam jako tako dopisywało. Nie można gdzieś tam narzekać. Plony mieliśmy naprawdę jak na ten rok piękne. No co, no jaki on był? Męczyła nas tu susza, zresztą jak cały kraj. Susza się, że tak powiem, odcisnęła na wielu regionach Polski, u nas też. Męczyły wszystkie plagi chyba, jakie mogły być, nie? Bo z początku, jak nam zaczęły te warzywa wschodzić, to mszyca. Walczyliśmy tutaj z mszycą naturalnymi sposobami. Później susza była. Potem przyszły chowacze, które zniszczyły nam wszystkie kapustne warzywa. Po chowaczach przyszła stonka. Wiecie co, na kartoflach żeśmy stonki nie mieli. Jakoś tak się udało, że te bażanty dawały... Bo było dużo bażantów. Tak, ale później jak mi się rzuciły na pomidory, ja to masakra. Ja jak długo żyję, to pierwszy raz widziałam stonkę na pomidorach. Ja pierwszy też raz żyję. Jak tak długo żyję, to pierwszy raz. Jak tutaj później we wsi komukolwiek powiedziałam, że mam stonkę na pomidorach, tak patrzą to na mnie. Same chyczki były. Renia, ty chyba sobie żarty robisz. Same chyczki, ko owoce i na owocach nawet były. Ale nawet pomidory, te owoce zielone, one zżerały. Czerwone tak nie, no, ale zielone. Masakra. Po stonce, no, ale i to się zwalczyło. No zwalczyliśmy to, no zbierała, mama chodziła, tak, zbierała tą stonkę i przynosiła ją kurom. Kury były szczęśliwe w tym roku. No i starczyło i nam pomidorów, i przetworów narobiłaś. Oczywiście, że tak, także nie dramatyzowaliśmy. A na koniec przyszły te, jak one się nazywają, nornice. Ojejku, jak nam tam strasznie pustoszyły ten ogród, gdzie żeśmy później nogami szli, to tylko chlap, 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 chlap. No. Wszystko się zapadało. Także no tutaj troszeczkę nas to męczyło. Ale Bozia dała, że jej się urodziło i nam jeszcze. Tak, starczyło. No, starczyło. No i co? No został założony ogród drugi, na którym teraz jest posadzony, w którym teraz jest posadzony czosnek i cebula. Co będzie dalej, to zobaczymy. Wszystko będzie zależało od wody. Jak to będzie wyglądało. No w planach jest jeszcze zrobić altankę, no ale teraz Edziu ma rękę złamaną, także wszystko stanęło, bo ona miała być teraz właśnie robiona. Do wiosny jeszcze daleko, to jeszcze tak zrobić altankę. No ale nie wiadomo, bo teraz do 16 ma mieć gips, więc... Będzie dobrze, trzeba wierzyć, że będzie dobrze. No zobaczymy, jak to będzie, nie? No ale tu już przyjdą kolejne prace, trzeba się szykować do pszczół. No pszczoły też bardzo ładnie w tym roku miodu przyniosły. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo mimo tej suszy, która się utrzymywała, była taka obawa, że będzie kwiat wysychał, że tego nektaru nie będzie, że one nie przyniosą, a jednak przyniosły. No i udało nam się pozyskać kilka gatunków, bo był rzepakowy,
akacjowy, lipowy, oczywiście nie w 100% czyste, bo pszczoła ona ma swój rozum i leci tam, gdzie jest nektar, więc był pomieszany, ale też było troszkę wielokwiatu, a na koniec jeszcze wybraliśmy, nawet już na kanale tego nie mówiłam, bo nie było go dużo, więc tutaj już nie chciałam nawet wspominać o tym, bo on i tak zszedł troszkę, żeśmy spadzi liściastej wybrali jeszcze na koniec fajnego takiego miodu. Także rok w sumie jest udany, ale też i były błędy, były wpadki. No tutaj muszę się przyznać, że troszeczkę za dużo wzięłam sobie, mimo że mama pomagała, Edziu, tata, no pracowaliśmy wszyscy, to jednak dostałam w tyłek i to ostro, trochę źle to wszystko rozgraniczyłam. Zajęliśmy się polem, bo trzeba tam było pilnować. Szklarnia stanęła, bakłażany moje poległy, bo nie będę ukrywać, nie dopilnowałam tych bakłażanów. Poległy, co tam, no ale trochę żeśmy zaniedbały ogród, bo borówki żeśmy nasadziły, zarosły nam. Ale no, ale później ja wypleviłam te borówki. Mamusia poszła i wypleviła. Tak. No i dziękuję, że jesteście, że wspieracie mnie słowem, takim ciepłymi SMS-ami, komentarzami. No i tak naprawdę to dzięki Wam ten kanał tak się rozrasta. Doszło tyle subskrypcji, tylu oglądających. No i też tak szczerze powiem, że chyba troszeczkę mnie to może nie przerosło, ale tak... Nie oczekiwałaś takiego? Nie oczekiwałam tego i tak czuję się taka troszeczkę zawstydzona. No nie wiem, jakiego słowa teraz użyć, ale przychodzą na przykład osoby, które mnie znają i mówią, Renia, ale fajny film, czy coś tam. I ja tak się... trochę w sobie kulę, czy jak gdzieś jadę, obce osoby w obcym mieście mnie poznają, to tak się czuję taka, wiecie, no nie umiem nawet tego, no jestem Wam wdzięczna, ale tak jakbym się trochę wstydziła, chyba nigdy tego nie przełamię, bo zawsze podkreślam, że jestem zwykłą osobą, taką jak i Wy, a niejednokrotnie ludzie gdzieś wzruszają się, płaczą na mój widok i to mnie tak troszeczkę chyba przygniata, bo no nie umiem nawet tego powiedzieć. Także taki był ten rok, dosyć szybko to wszystko poszło, rozwinęło się, za co Wam bardzo dziękuję, ale siedzę sobie tutaj w tym swoim domu jak w takiej skorupce i jestem szczęśliwa. Może nieraz, bo pytacie, czy można przyjechać, czy można odwiedzić. No to jest mój taki azyl i nie przywykłam, powiem szczerze, do tego i chyba nie przywyknę, bo nie uważam się za kogoś nie wiadomo jakiego. Także filmy są też skromniutkie. No i jakoś tak chyba się nigdy nie przełamię, jeżeli tutaj chodzi o to. Tak mnie tutaj mama z tatą wychowali i tak już, no stety, może niestety, nie wiem, zostanie. Także rok w sumie udany, nie zawsze było kolorowo, bo były takie dni, że brakowało naprawdę sił i też często zadawaliście pytania, skąd my te siły bierzemy. Nie wiem, skąd, po prostu się nie poddajemy, ale było ciężko. No nie ma co tutaj się czarować ani ukrywać. Były takie dni, że zdarzyło się, że również zasłabłam, straciłam gdzieś tam te siły. Były łzy, był pot, były gdzieś tam i poranione ręce, były poranione nogi, ale takie jest życie. Ono nie jest, nie można się nastawiać tylko na same superlatywy, bo tak nie jest. Życie to nie jest dywan z płatków róż usypany przed nogami, ale są też i kolce. I nie można mówić, że jest tylko ha, 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 ha. Ja też tak mówicie, że jestem pogodna, uśmiechnięta. Tak, jestem osobą wesołą, ale też mam dni, że płaczę, przeżywam wszystko. Nieraz jak się naczytam takich komentarzy, zwłaszcza osób, które chcą się gdzieś tam wyżyć, wyładować,
też później gdzieś jakoś tak usiądę, idę na ogród, popłaczę sobie, dlaczego, za co, czemu ktoś ubliża, nie znając mnie, powiedzmy, bliżej, czy ocenia, nie wiem, moich najbliższych znajomych, dlaczego w komentarzach jest taki brak kultury szacunku do drugiego. Też mnie to dotyka, bo nie jestem ze skały, nie mam kamienia, mam też serce jak inni. I to nie jest tak, że ja jestem cały czas uchachana. Też nieraz w domu się pokłócimy, bo taka jest prawda. No, nigdy dom nie był kościołem i nie będzie. Tak, no, jak to się są mówi. Są wzloty i upadki. Ale grunt... Ale trzeba iść dalej, za chwilę się pokłócim, a za chwilę już jest dobrze i trzeba iść dalej do pracy. Grunt i tyle, to jest rodzina. Każdy grunt ma swoje obowiązki. Tak, i jest okej, ale no jesteśmy taką samą rodziną jak tysiące w kraju. Kwestia jest tylko się rozumieć gdzieś drugiego człowieka i pomagać, nie zamykać się, bo ja nie chcę, bo coś tam gonić gdzieś za tymi, nie wiem, za taką ułudą. To wszystko przeminie, naprawdę to wszystko przeminie. Ważne jest to, co mamy tutaj. Wszystko zostawimy i pójdziemy, jak śpiewa. Ja to zawsze, jak słucham tego Karper Bułeczka, czy jak on... Karpier Bułeczka. To aż mi naprawdę, wierzcie, aż mi łzy lecą, że wszystko na tym ziemi zostawimy, pójdziemy boso. Tak. On... Nic nie zabierzemy tam ze sobą. Kto nie zna, to podejrzewam, że wszyscy znacie. Ale jest taka piosenka właśnie, którą Karpel Bułeczka wykonuje, pójdę boso. I ona naprawdę zostawi się wszystko na koniec. Dobrze się wsłuchać, to naprawdę. I jak dziadek jak żył, to zawsze tak mówił na koniec, i tak tyłek nam przyklepią szpadlem i wszyscy tam będziemy równi, tam wszystko staniemy. Wszystko zostawimy, nic tam nie zabierzemy. Nic. I także, po co, na co ta pogoń i to wszystko. Nie, to jest niepotrzebne. No i dzisiaj tak na zakończenie właśnie tego odcinka i tego roku, no ja osobiście życzę Wam przewartościowania tego wszystkiego. Nie rozpaczajcie, że na przykład wejdzie woda, zaleje ogród. Nie wiem, kupicie sobie parę butów mniej, czy nie kupicie markowej kurtki. To naprawdę nie ma znaczenia, bo u mnie w domu zawsze się powtarzało, że jeżeli masz chleba pod dostatkiem, to jesteś szczęśliwym człowiekiem. I nie jest ten materializm aż tak, owszem, pieniądze są potrzebne, bo no wiadomo, bez nich nie ma życia, ale nie są one najważniejsze. One nie są takim priorytetem. Priorytetem jest zdrowe ręce, zdrowe nogi. Jeżeli to jest wszystko okej, to wszystko będzie. Także tutaj też życzę Wam szczęścia w nowym roku. Oby Wam się darzyło, dobrze działo, żeby Was choroby omijały, nieszczęścia, żeby w Waszych domach gościła radość, miłość i taki pokój, żebyśmy w Polsce i na świecie mieli pokój, żeby nie było wojny, żeby nie było biedy, niedostatku, żeby nie było zaraz ani takich ciężkich chorób, pandemii, żebyśmy byli po prostu zdrowi, żebyśmy mogli wstać rano i spojrzeć w niebo, powiedzieć, żyjemy i mamy pokój na ziemi, w kraju, bo na ziemi pokoju nie ma, ale żebyśmy w kraju mieli pokój, żebyśmy potrafili uśmiechać się do drugiego człowieka, nie patrząc, czy on jest katolikiem, muzułmaninem, prawosławnym, czy świadkiem Jehowy. To jest naprawdę nieważne, czy człowiekiem niewierzącym. To jest kwestia indywidualna. Ale żebyśmy umieli odnaleźć w sobie serce, uśmiech, radość, żebyśmy się umieli podzielić z drugim człowiekiem tym, co sami mamy. Chociaż często wielu z Was ma mało, ale żebyśmy mimo to umieli chociaż uśmiechem i słowem się z drugim podzielić, wesprzeć go, nie podcinać skrzydeł. To jest najważniejsze i tego
życzę Wam właśnie w nowym roku, aby ten rok obfitował we wszelkie łaski od Boga i nie tylko. Kto jakich sobie życzy, aby Wam się takie małe marzenia spełniały? Przede wszystkim dużo zdrowia ja też życzę, jeśli będą oglądali mnie rodzeństwo, też dla wszystkich. Przede wszystkim dużo zdrowia dla Was wszystkich życzę. Ja zawsze o Was myślę i dużo Wam życzę zdrowia i dobrego. A tutaj za tydzień, 6 w Trzech Króli, rodzice będą obchodzić właściwie 29 grudnia. Ślubowali 50 lat temu. Tak. Ale 6 grudnia będzie uroczystość, także będzie Jaćka w ruchu, będzie Jaćka w ruchu. Dużo z Was pyta się, co to jest ta Jaćka. Miód pitny. Miód pitny. Też na pewno pojawią się odcinki jeszcze właśnie z Centrum Pszczelarskiego na temat zdrowych kosmetyków, miodów pitnych, apiterapii i tak dalej. W przyszłym roku będzie dużo takich odcinków. Postaram się z różnymi osobami nagrywać, które od powiedzmy zera do czegoś doszły, jak można pomysł wcielić w czyn. Takich odcinków będzie troszeczkę, może pokulam się po okolicach, może po kraju, i takie właśnie odcinki by powstały. Myślę, że ciekawe, warto jest pokazywać coś fajnego i no, ale zobaczymy. A na teraz życzymy Wam naprawdę wszystkiego dobrego, co tylko najlepsze w nowym roku. Przede wszystkim zdrowia dla wszystkich. Do widzenia. Do następnego. Być może do jutra zobaczymy, czy coś nam się uda nagrać. Wesołej zabawy dla wszystkich.